wiernych na modlitwę. Informują o ważnych momentach w czasie nabożeństwa. Mogą wyrażać radość, ale też powagę i smutek. Dzwony. Witam na trzecim międzynarodowym festiwalu cerkiewnego dzwonienia. Obwieszcza, wychwala, nawołuje. To już drugi dzień festiwalu i oczywiście rozpoczniemy go modlitwą. Pan Mikołaj Zawiałow z Moskwy, kampanolog, znakomity specjalista w dziedzinie cerkiewnego dzwonienia oraz pan Marcin Abijski, znawca muzyki bizantyjskiej. Witamy również gospodarza tego miejsca oraz współorganizatora festiwalu, ojca Andrzeja Borkowskiego, igumena męskiego monasteru Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu. Witamy przedstawicieli władz samorządowych i miejskich. Witamy przedstawicieli współorganizatorów festiwalu, a więc Akademii Supraskiej i Fundacji Oikonomos. Witamy uczestników festiwalu. A przypomnę, że mamy 22 uczestników z Polski, Rosji i Białorusi.